Czy ktoś wie, co to jest abstrakcja? Tak. Jak się weźmie wodę z farbą do ust i nakleje na kartkę, to to jest obraz abstrakcyjny. Aha, a jak wam się wydaje, ten obraz jest wesoły czy smutny? Wesoły. Czwarta! Nie pokażę jej. Ale jeszcze nie zjedzę. Naprawdę, Broniarz. Nie, jeszcze. Teraz przedstawiamy swoją emocję za pomocą środków nieprzedstawiających. Ktoś wyschnie. A co to znaczy? Co, ja nie wiem. A który z tej czekasz? Zastanówcie się, żeby raczej pokazać to w formie jakiegoś gestu, kolorami. Możecie użyć linii do tego. Ja się gładzę. No właśnie, właśnie. Mam jeszcze, poczekaj. Wody, tutaj wody, Jary. Co to? To złe. Zostaw tak. To jest wizja artystyczna, zostaw tak. Nie musieliśmy mieć ręce. Kończy mi to. Ja bez problemu. No to żeby wpłynąć na morze, trzeba morzu, no, no trzeba, no, jakby się powierzyć. Łódka? Czy wziąć łódka. Odwaga? Nie. No trzeba się powierzyć. Uwierzenie. To, co to jest? Uświęcenie. Cio. A to, co tu jest? Buduje góry. Brawo, Kacper zgra. Jak ktoś wpływa na morze, to ma nadzieję, że dopłynie. Gdyby dostał takie odczucie? Marcin, ty pokazał tak na przykład. Znaczy to dar. Dobrze, użyliśmy kolorów ciemnych, zimnych, jako morza. Otchłani ciemności. Naprawdę? Czego się gada, serio? Dokładnie. Chaos. Wściekłość. No może opisz miłość? Pracę, żebyś... A ty to dobrze trzymasz? Miłość? Jak się czegoś boicie, to... Strach. Głośno, żeby wszyscy ale... słuchamy. Nie umiem. Słuchajcie, teraz każda grupa dostanie swoją ścianę i jako prawdziwi artyści będziecie projektować, tak, będziecie urządzać swoją wystawę. Tak, ja wiem. No, tutaj są studenci z akademii. Nie, poczekaj, połóż tu na chwilę. A my tam chyba mamy jakąś malować. Bardzo ładnie. Zaraz będziemy tworzyć własną galerię. Własne rozbraja. No prawie, okej. Czepione, żeby nie spadły. Także bierzcie tak, i przyczepiajcie je. Nie! Bierzcie całą ścianę. Tak. Pójdę po nam. Dobrze. Ale proszę do aparatu zrobić, nie tam. No śmiechu trochę na twarzy. No, zrobiliście super pracę. Patrzymy się. Jesteście artystami i stoicie przy swoich dziełach. Uśmiech? Czy nie? Warsztaty były z dziećmi w wieku 12 lat, to jest piąta klasa podstawówki, a polegały na skojarzeniu, aby dzieci abstrakcyjnie przedstawiły no, jakąś daną emocję. A tutaj mamy wystawę, którą już przed chwilą właśnie dzieci skończyły przygotowywać. Tak, to są ich prace. Każda grupa, były dzieci, które były podzielone na... znaczy grupa była podzielona na podgrupy trzyosobowe. Tworzyli własne wystawy, własne ściany. Sami musieli je zaaranżować. Tak, tak. I za pomocą abstrakcji przedstawić emocje. Po prostu bez żadnych przedstawień. Tak, żeby były czytelne dla innych. Tak, tak.
reszta grupy odgadywała te emocje, bo oczywiście losowali, było losowanie tajne i no, jak widać, udało się.